Magdalena Rigamonti, Rzeczpospolita Kościelna. Moim gościem jest Marek Jurek, marszałek Marek Jurek. Konserwatysta, ultrakatolik, prawicowiec. Zapraszam. Rzeczpospolita Kościelna. Zaprasza Magdalena Rigamonti. Marek Jurek, marszałek Sejmu, polityk. Kiedyś, dzień dobry. Kiedyś. Konserwatysta, prawicowiec, ultraprawicowiec, ultrakonserwatysta. Albo konserwatysta, albo ultra to. To zaraz podyskutujemy, w którym miejscu pan jest, panie marszałku. Pan jest katolikiem. Tak, tak. Ultrakatolikiem? Nie, zwyczajnym katolikiem. Katolikiem, jeżeli przymiotnikowo, to katolikiem credo. No to wierzę w to, co mówię w niedzielę w kościele i w czasie credo. Mhm. Rozglądam się po pana mieszkaniu, bo rozmawiamy tutaj, w pana domu. Na ścianie krzyż, ale inny krzyż niż w Sejmie, panie marszałku. A to taki dostałem, miałem 17 lat od mamy, także mi towarzyszy długo już. I... Czyli taki pamiątkowy? Mhm. Ważny dla pana? Tak, bardzo, a nie. A ważne są te symbole, panie marszałku? Krzyże, obrazy święte? Oczywiście, no, my nie wierzymy w jakieś tam abstrakcyjne zasady moralne, czy w abstrakcyjne treści duchowe, no tylko w konkretną osobę, w konkretne osoby i tak dalej, i w konkretne prawdy wiary, no, które są faktami w pewnym stopniu historycznymi, poza tym, co jest objawieniem, no i to jest po prostu nasza wiara, no to w to wierzymy. Być może dlatego, że być może w Polsce z naszą kulturą katolicką mamy tyle problemów, że w dużym stopniu wiara również część inteligencji w XIX wieku i później stała się w większym stopniu obyczajowa niż realna. No, jak niż taka w sercu, panie marszałku, niż, tak? I w umyśle. I w głowie, tak. Czyli fasadowa, chcę pan powiedzieć, była po prostu. Nie, no. Mi się taka formuła podoba, chociaż mówię, no, nie wiem, czy ona do mnie pasuje, bo na ogół są człowieka... Nie, no pan trochę, nie jest fasadowy. Ja trochę emocjonalnym. Trochę emocjonalnym, nawet jeżeli uważam, że tego, że w życiu raczej należy bardziej stoicką postawę przyjmować, ale bardzo mi się podobała zawsze ta formuła Edwina Woe, który mówił o swoim nawróceniu, że zrozumiał jego rację i potem był potrzebny już tylko ten ostatni krok. I że nie było ani gromu z nieba, ani wielkich emocji w jego wypadku, ja mówię. Tylko po prostu jest. Tylko przyjął, przekonał się, przyjął, no trochę tak jak Święta Helena, o której książkę napisał. No ale mamy problem z tą wiarą, zaczął pan mówić, panie marszałku, w Polsce, bo ta wiara jest fasadowa, czy obyczajowa, jak pan powiedział, czy... Nie fasadowa, absolutnie. To ja myślę, że tak, ja pracowałem przez 5 lat głównie w Brukseli. Przez tą kadencję parlamentu poprzednio. Tak. Naprawdę i to był taki drugi, na mnie wyjazd na Zachód wywarły duży wpływ. Nie w tym sensie. Ale pierwszy to dawno. I tak dalej. Zawsze się śmieję z tego, że świętej pamięci Wojciechowi Oświęcimskiemu mówiłem, że on się przekonał w 1938 roku do demokracji parlamentarnej, jak wyjechał na Zachód. I to był dla niego taki duży przełom w życiu. Tam miał stypendium i MSZ-u i pojechał na Zachód. A ja dokładnie 50 lat później dostałem paszport na Zachód, bo na Węgry mogłem wyjechać w 1985 roku. No ale paszportu mi długo nie dawali. W 1988 roku wyjechałem do Włoch, do Francji i do Anglii i to w jakiś sposób pierwszy raz utrwaliło moje poglądy, ale drugi raz, kiedy przez te 5 lat pracowałem w parlamencie, a ja tam bywałem już wcześniej, no, nie często, ale też nie rzadko. No, jako przewodniczący, jako marszałek Sejmu, tam się spotykałem z dwoma kolejnymi przewodniczącymi Parlamentu Europejskiego, ale zawsze znałem to tak z zewnątrz i tak dalej. No ale to pomieszkanie przez ileś lat, no, po części, bo ja chyba jedną czy dwie niedziele tylko spędziłem
przy parlamencie, tak na ogół w domu byłem, ale mówię, to pomieszkanie w sumie przez 2-3 lata. Ale był pan takim osobnym tam mieszkańcem, czy całą rodzinę pan zabrał? Nie, właśnie do domu wracałem, mówię, no ale tak licząc po te 2-3 dni. Załóżmy tak 2 lata, że to z tych 5 wyszło 2 lata mieszkania w Belgii głównie, no to przekonało mnie, że naprawdę żyjemy na ziemi pobłogosławionej przez Boga i nie nazwałbym naszego katolicyzmu fasadowym, ale... Ale to przez porównanie do tej Belgii? Czy... Do tego, co w Belgii widziałem, tak. Proszę powiedzieć coś więcej. Nie no... Czyli tam tak strasznie u nas tak wspaniale? Puste kościoły i tak dalej. Aha. Ale również taki... Nie wiem, czy pani widziała taki film, to jest ciekawe, bo to zrobiony przez Agorę, Zimne niebo, ale to o Szwecji, o tym, jak tam działa ta opieka społeczna i tak dalej. Ale to, co mnie bardzo uderzyło, na przykład to, że na Zaventem, jak był zamach ten, nie pamiętam, który to był rok, w środku kadencji, w tej chwili nie pamiętam, jak był ten zamach bombowy, to tak naprawdę potem no, nie było żadnego miejsca pamięci. Znaczy, no, najpierw to trzeba było lotnisko wyremontować, ale już po remoncie nie było żadnego miejsca pamięci, kwiatów, zniczy, nie wiem, czegoś. No po prostu takie, że tak powiem, społeczeństwo osobne bardzo. Ale może po to, żeby nie drażnić nastroju? Nie wiem, ale coś zupełnie innego widzieliśmy z żoną w Berlinie, bo jak tam byliśmy pod to Niemcy sobie świetnie zrobili tą świątynię pokoju, gdzie w sposób idealny zakonserwowali ruinę, żeby świat pamiętał, jak Berlin był bombardowany. To jest przepięknie zakonserwowane, kompletne zniszczenie. Że tak na pierwszy rzut oka, prawda, zburzony kościół, jak się przyjrzy, to wszystko tak świetnie ten. No i tam był ten zamach, w którym ten polski kierowca zginął, który tego. No to tam po roku było pełno kwiatów, zniczy i tak dalej. Także mówię, to bardzo różnie wygląda też w różnych miejscach w Europie, ale mówię, ale tam w Belgii, no takie... Także mówię, ja nie nazwałbym naszego katolicyzmu fasadowym, natomiast niewątpliwie jest bardzo emocjonalny, bardzo no, szczególnie naszej inteligencji brak kultury katechizmowej, bym powiedział. Ludzie nie zawsze wiedzą, w co wierzą, natomiast wierzą mocno. I to... Ale bo są mało wyedukowani, panie marszałku? Nie wiem, no... Bo nie dopuszczają tej wiedzy do siebie? Może nie interesują się tą problematyką. Nie interesują się może tą problematyką. Myślę, że często to jest tak, że właśnie tak się u nas... No, to trzeba by tak posłuchać tak naprawdę tego, co ludzie mówią, żeby to zrozumieć. Na przykład formuły, na przykład jestem dobrym człowiekiem, to mi wystarcza i tak dalej. No, co w tym słyszymy, że tak naprawdę wiara jest innym źródłem dostarczania tych pierwszych prawd moralnych. No, być człowiekiem pomocnym i tak dalej. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, no, ale ona jednak dotyczy czegoś innego, bo ocalenia poza tą ziemią, no, tego, żebyśmy żyli nie tylko tutaj, nie tylko dobrze tutaj żyli, ale też żebyśmy żyli dobrze i zawsze. No, i to. To jest wiara. Panie marszałku, kiedy się umawialiśmy na tę rozmowę, to pan powiedział, że chciałby porozmawiać o wierze. Że przynajmniej w proporcjach wyważonych o kościele, żeby nie robić socjologii z religii. To ja chciałbym pana zapytać... Ale o socjologii też możemy, oczywiście, że tak powiem w cudzysłowie socjologii, to znaczy o tym, jak kościół wygląda w oczach niewierzących, czy jak on funkcjonuje, nie wiem, w tych przestrzeniach wszystkich społecznych, o tym też możemy rozmawiać, rzeczywiście. No, tylko mówię, tylko niewierzących, którzy odchodzą od kościoła. Nie chciałbym tych rzeczy separować, no bo to jest wtedy bardzo sztuczne i słuchając niektórych też rozmów w pani cyklu, no to tak widziałem, że sami ludzie te rzeczy tak separują, ale to... Panie marszałku, jak powinien wyglądać idealny świat? Teraz mówię idealny świat, to polski świat, według marszałka Marka Jurka, ten świat relacji państwo-kościół. Nie no, zwyczajnie tak jak, można powiedzieć, tak jak zawsze, tak jak w XX wieku, znaczy mniej więcej tak jak zanim Polska straciła niepodległość i tak dalej. No i tak chcieliśmy w podobny sposób chcieliśmy te relacje zbudować w latach 90. No, jest państwo polskie, którego
nominalni i sakramentalni jednocześnie. No 90% obywateli to katolicy, jeszcze więcej. Pewnie, choć to się zmienia, to trzeba by zbadać tam, jeżeli chodzi o deklarację, ale pewnie sakramentalnie tak, to trzeba by popytać. Spis powszechny za tak, to trzeba by ten. No i chrześcijan jeszcze więcej. No w końcu jest dużo chrześcijan niekatolickich, różnych obediencji i wyznań. No, są prawosławni, którzy w niektórych częściach Podlasia są w większości, są ewangelicy, którzy na Śląsku Cieszyńskim są w większości, są prawosławni ewangelicy, którzy mieszkają w Warszawie, są katolicy, którzy nie są już katolikami, ale są na przykład prawosławni albo są protestantami, żonoświątkowymi czy innymi. No też znam takich ludzi, ale oni też są chrześcijanami. Krótko mówiąc, żyjemy w chrześcijańskim kraju i to ma naturalne konsekwencje, no, że to się uzewnętrznia też w życiu publicznym. To są rzeczywistości, które w jakiś sposób się przenikają. No i tak wygląda normalnie po prostu. No normalnie to nie wygląda, bo każdy Dlaczego? Ma jakieś pretensje, panie marszałku, do tego, że to normalnie nie wygląda. Albo tego kościoła jest za dużo, albo za mało, albo... Kiedyś. To jak to powinno być według kiedyś pana, panie marszałku? Kiedyś mnie ambasador hiszpański zapytał, czy z tego jesteśmy niezadowoleni. Ja mówię, że my jesteśmy z natury niezadowoleni. Także co my to Polacy? Jest? Tak, oczywiście. Mm-hmm. No, a pan, panie marszałku? To jest nasz charakter narodowy w ogóle. Pan by chciał, żeby tego kościoła było więcej w polityce? Ale w relacjach? Jak to powinno być? Zwyczajnie. Żeby było zwyczajnie. Zwyczajnie. No. Ale to nie jest ani język dyplomatyczny, panie konstytucja marszałku, mówi tylko... na przykład, konstytucja mówi na przykład, że państwo jak to jest bezstronne w kwestii, w 25 artykuł, w kwestii tak. przekonań tych. Więc skoro państwo jest bezstronne, to znaczy państwo nie przesądza, czy burmistrz, jeżeli jest katolikiem, to ma krzyż, na przykład chce mieć krzyż i ma w swoim gabinecie. No, ale burmistrz to państwo, a jak jest niewierzący, a jak jest niewierzący, to nie ma. A, no to tak pan nagina rzeczywistości. Nie, no to jest ta bezstronność. To, nie, to jest naginanie rzeczywistości. To jest ta bezstronność. To nie. Nie? No dlaczego nie? No, burmistrz to państwo, burmistrz to przedstawiciel no państwa, tak. samorządu, jak państwo. A nie, no to jest przedstawicielem to jest tego to państwa, jest naginanie, to nie ale bezstronne, czy... nie, no tak, no i właśnie państwo jest bezstronne, czyli ono nie mówi, że ani ma być tak, ani że nie ma być tak. A, czyli jest bezwolne, jest bezstronne. Nie, bezstronne właśnie. Bezstronne, co między innymi, ja miałem kiedyś taki, że postępowałem dosyć dominikaninem rozmowę radiową i... Użyłem prostej formuły, która mi się akurat spodobała, choć być może co innego przez to rozumieliśmy, że polskie państwo dzisiaj, Rzeczpospolita, ma w takim stopniu charakter chrześcijański, czy liberalny, czy jakikolwiek inny, jak to dyktują sumienia obywateli, no bo to wszystko powstało w procesie demokratycznym, gdzie nie ma jakiejś normy, chociaż dzisiaj może niektóre normy nam się próbuje wprowadzić z zewnątrz, ale nie ma jakiejś normy, która w sposób pozademokratyczny przesądza ma być tak, a nie inaczej. Tylko po prostu każdorazowo to naturalny proces życia to tworzy. No i tak to wygląda. Ale mówmy, gdzie problem, bo ja nie widzę tego problemu. Ja się uwierzę, nie widzę tego problemu. Pan mówi, że powinno być proszę zwyczajnie. Proszę mówić o problemach i będziemy komentować problemy. No dobrze, to ja wrócę do historii wobec tego. Albo zacznę od historii. Jak powinno być zwyczajnie, ale jest zwyczajnie, panie marszałku, teraz? Znaczy, czy mówimy o porządku instytucji, czy o postawach ludzi? Mówimy o porządku instytucji. O porządku instytucji, no wydaje mi się, że tak. No. A o postawach ludzi? Postawach ludzi to różnie. I to, Jarosława Kaczyńskiego, polityków Prawa i Sprawiedliwości. No ale to proszę już o konkretnych sprawach mówić. Ludzi nie oceniam, ale wydarzenia i deklaracje jak najbardziej. Także bardzo proszę. No dobrze, transmisja mszy w telewizji publicznej z okazji kolejnej rocznicy śmierci mamy Jarosława Kaczyńskiego. Wypowiedzi polityczne, kazanie Jarosława Kaczyńskiego podczas tej mszy. Jak pan ocenia, panie marszałku? Akurat to po kolei, bo to akurat nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim charakterem państwa, z kulturą katolicką w jego instytucjach i tak dalej. No, czy... Nie, no mówię, akurat to jest akurat zupełnie niepotrzebne. To jest inwencja prezesa telewizji, czy tam, nie wiem, czy redaktora, który domyśla się intencji prezesa. I tak jest, no więc ja mówię, tutaj nie widzę
nie widzę, nie uważam, że to jest, no ale mówię, no to nie sądzę, żeby to było, nie wiem, nie sądzę, żeby prasa katolicka się tego domagała, żeby którykolwiek z biskupów katolickich tego oczekiwał. I żeby ale nie potępia żaden biskup katolicki takich zachowań, panie marszałku. I żeby ktokolwiek protestował, na przykład, jeżeli w kolejną rocznicę no, takiej transmisji nie będzie. To jest po prostu, jak sądzę, to jest inwencja pewnie, czy nie wiem, domyślanie się intencji, inwencja prezesa telewizji, czy domyślanie się intencji przez któregoś z jego pracowników. I to tak wygląda. Natomiast czy to jest, no akurat życiu katolickiemu i Kościołowi to jest do niczego niepotrzebne. Przeszkadza. Ja nie wiem, czy przeszkadza. Znaczy do niczego niepotrzebne jest to dziwne, dlatego że jest to w jakiś sposób dziwne. No to po pierwsze. Po drugie, takie zanadto ceremonializowanie życia publicznego no, też nie jest rzeczą z katolickiego punktu widzenia dobrą i potrzebną, dlatego że tradycja katolicka mówiła i tak było przez tam, nie wiem, wieki całe, a w każdym razie w czasach nowożytnych. Rzeczywiście narody katolickie, Kościół uważa, że warto się modlić w intencjach publicznych, więc jeżeli na przykład ja zawsze chodziłem, nawet w parlamencie europejskim, chodziłem tam na Sablon, na mszę przed inauguracją parlamentu i takie ważne wydarzenia i tak dalej. Ale myślę, że my coraz mniej to rozumiemy i również wielu katolików coraz mniej rozumie sens takich aktów. Bo to, że ludzie zaczynając jakąś misję życiową, czy jakąś pracę, nie wiem, lekarz, zaczynając, nie wiem, funkcję dyrektora czy ordynatora, idzie w tej intencji na mszę się pomodli, żeby mu dobrze szło i żeby łaska towarzyszyła temu wszystkiemu, w co włoży swój rozum i o czym już on sam potem będzie decydował. To jest zupełnie normalne. Natomiast robienie z mszy różnego rodzaju zgromadzeń, akademiku pamięci i tak dalej, to w zasadzie z katolicyzmem no, nie ma wiele wspólnego. No. Świetnie, jeśli ogóle, idzie się pomodlić przed tą pracą, ogóle, natomiast gorzej, jeśli zmusza to jest do w ogóle tego... To jest w ogóle pomieszanie porządków tak naprawdę w gruncie rzeczy. No, te porządki są mieszane, kiedyś jakiś mój znajomy, napisał, że tego, że nawet jak to powinno wyglądać w kościele, że kiedyś kościoły miały dziedzińce, no i pewne uroczystości można zrobić przed kościołem i jeżeli ktoś chce, to w tym bierze udział, po mszy na przykład i nie jest do tego zmuszony. A msza antroszado są, że tak powiem, to są porządki, które mogą być związane, które mogą towarzyszyć, akademia, czy tam, nie wiem, zgromadzenie towarzyskie i tak dalej, ale no nie wiem, no można w imieniny iść na mszę, uczcić swojego patrona, a imieniny się robi w domu, a nie w kościele. I podobnie z różnymi innymi rzeczami, no. No ale w Polsce to jest pomieszane, panie marszałku. W Polsce to jest pomieszane. No to jest pomieszane. No i to jest... I to jest problem. No ale to mówię, to nie ma wiele wspólnego z kulturą katolicką, tylko nie, no, taka obyczajowość się wykształciła. I myślę, że to dwustronnie. Z jednej strony politycy na przykład bardzo lubią lokalnie, jeżeli przychodzą na mszę jakąś uroczystą, towarzyszącą czemuś. Jest taki nowy rytm w tej chwili wymieniania dziękuję za obecność panu wojewodzie i dziękuję panu staroście, dziękuję również panu wicedyrektorowi szkoły. Protokołu się w tym często nie zachowuje, dlatego że wynika to często z porządku wdzięczności, a nie z porządku tego, tak jak protokół pisze, co po kolei i tak dalej. No jest to strasznie rażące, no utrudnia to nawet udział w liturgii i tak dalej. To nie dlatego, że ktoś lubi czy nie lubi tej osoby, no jest krępujące dla tych, którzy są wymieniani, chociaż może inni pragną być wymieniani i tak dalej. I tu pana na tej podwarszawskiej wsi wspaniałej też tak się dzieje? A zupełnie nie, bo tutaj jest normalne życie katolickie i ja tylko mogę 3 dni opowiedzieć sprzed 2 tygodni, jakie mieliśmy. Zmarł kolega, z którym tam różne rzeczy akurat, no w sprawach kościoła też robiliśmy i tak dalej. Miał piękny pogrzeb i
jeżeli by szukała pani tam akcentów politycznych, pani by nie znalazła, poza może tym, że był Marek żegnający go kolega z Akademii Rolniczej powiedział, połączyła nas nie tylko wiara, przyjaźń naszych rodzin, ale również podobne postawy życiowe i polityczne. I to była kropka. I więcej niczego w ogóle na temat nie było. Natomiast było dużo o jego wierze i tak dalej. No więc mówię, pochowaliśmy tego pięknego, młodszego ode mnie człowieka w piątek. W sobotę byliśmy z żoną na Ursynowie, czyli też niedaleko stąd, na ślubie koleżanki z Brukseli, która przywiozła swojego męża i tam się pobrali. I w niedzielę, tuż w Zaraszu Dolnym, obok, na prymicji chłopaka, który grał u nas w kościele na organach, a który przy okazji jest synem koleżanki żony ze szkoły. I został księdzem. I został księdzem. Mhm. To nieczęsto tak, się teraz zdarza, więc wydarzenie wielkie. No, akurat wielkie statystycznie w Warszawie, bo co rok będą święcenia mniejsze, a w tej chwili były duże. Tam było 24 chłopaków wyświęconych, między innymi on. I tak to wygląda. Jak były misje tutaj w naszej parafii, no to przez 3 dni ksiądz mówił o wierze i tak dalej, a nie było żadnych ani akademii, ani uroczystości i tak dalej. No było dużo ludzi różnych pokoleń i tak to zwyczajnie wygląda. I mówię, to jest naprawdę takie, tak mnie to wtedy, mówię, nie w czasie misji, tylko teraz, przez te 3 dni uderzyło. No, że było takie nie w mikroskopie, ale w małej skali. Zwyczajnie taki przykład życia katolickiego, jak ono naprawdę wygląda. Panie marszałku, on przez całe lata był w tej wysokiej, najwyższej polityce. Tam no, różnie każda, było, nie? No, różnie było, ale przez lata pan był. Każda uroczystość państwowa, oddanie Domu Kultury, nowego ośrodka zdrowia. Zawsze jest ksiądz, panie marszałku, zawsze jest celebra z udziałem przedstawicieli kościoła. Jeżeli jest poświęcenie, no to dobrze. No jeżeli sobie ludzie tego życzą, to bardzo dobrze. A myśli pan, że sobie życzą, czy to po prostu jest wpisane w naszą obyczajowość? Jedno i drugie, myślę. Jedno i drugie. No w końcu to obyczajowość jest obyczajowością konkretnych ludzi. I mówię, jeżeli ludzie sobie tego życzą, no to dobrze. Aczkolwiek ja mam takie wrażenie, że pod wieloma względy takie skądinąd ważne, sakramentalia, jak właśnie błogosławieństwo i tak dalej, stały się bardziej kwestią obyczaju, jakiegoś tam uświetnienia i tak dalej, niż rzeczywistym aktem wiary, że to jest potrzebne, że to jest znak jakiejś łaski, która będzie potrzebna i tak dalej. Ale to już jest zupełnie, to jest bardziej kwestia współczesnej kultury niż Polski. A nie robienia polityki panie marszałku? Nie, ja myślę, że te akcenty polityczne na przykład, i to rzeczywiście uważam, że coś z tym trzeba by w liturgii zrobić. I gdyby nasi biskupi zrobili, to bym się bardzo z tego cieszył. No to jest kwestia. Wpływ, panie marszałku. A jak ja mam wielu wpływ? No znam, ale to jest pan blisko kościoła, jest pan ceniony przez ludzi pani kościoła, redaktor. Przez hierarchów pani jest pan redaktor, ceniony. Ja pani coś powiem. Tak. Jak zaczynał się pontyfikat Benedykta XVI. Tak. Profesora Ratzingera. Tak. Według wielu ludzi największego teologa naszych czasów i patrona teologicznej Nagrody Nobla. On napisał, zwołał synod liturgiczny i poprosił, żeby nie było żadnych takich przemówień po mszy, żeby msza to była msza, jest kazanie, co najwyżej krótkie wprowadzenie, ale kazanie komentujące czytania, oczywiście również w sensie, mogą być komentarz może być w sensie aktualnym bardzo i tak dalej, ale kazanie, błogosławieństwo, idziemy z tym błogosławieństwem do domu. I żeby nie było już żadnych tam przemówień na koniec, że dziękuję temu, że się spotkaliśmy. Świetnie. Jak na Oscarach. Żadnego wrażenia to nie zrobiło w Kościele Powszechnym, więc niech pani oczekuje ode mnie, że moje opinie będą miały tutaj jakikolwiek wpływ. Ja je mogę co najwyżej przekazać publicznie. Co najwyżej przekazać publicznie i mówię, że naprawdę, jeżeli się słyszy tą długą litanię urzędników lokalnych, których się wita na uroczystości religijnej, to ani modlitwie nie służy, a już w ogóle ani modlitwie nie służy, ani przeżyciu wspólnoty nawet, co też już nie należy do modlitwy, a już na pewno nie liturgii jako takiej, bo z liturgią to nie ma nic po prostu wspólnego. Pan
Pan był, ale mówię, ale to jest taka nasza obyczajowość. No. Pan był orędownikiem przyznania koncesji Radiu Maryja. To, co pan widzi w Radiu Maryja, Ja byłem orędownikiem rozszerzania tej koncesji, bo ja przy przyznaniu nie byłem. Oczywiście, że ją popierałem, żeby to było jasne, ale to Ryszard Bender i ja potem, no jeżeli chodzi o moje zasługi czy pretensje, które ktoś może, nie wiem, ja byłem, doprowadziliśmy z Jarkiem Sellinem, ale głównie z dwoma ministrami, kolegami, którzy byli wtedy ministrami łączności, do realizacji tej koncesji do końca, bo Radio Maryja przez długi czas miało nominalnie koncesję ogólnopolską taką samą jak Radio RMF i Radio Z, a z tego nie korzystało. Właściwie zrealizowane to zostało dopiero w siódmym, ostatnim roku koncesji. I to jest w jakiś sposób mój udział w rozwoju radia, podobnie jak po drodze. No tam kolejne realizacje tej koncesji w Warszawie, na Górnym Śląsku i na końcu do końca. Natomiast ja byłem poza parlamentem. Ja nie byłem członkiem Krajowej Rady w tym pierwszym dwuleciu, tylko dopiero od 1995 roku. Ale tak, ale uważam, że dobrze, że radio jest. No ale jest msza z okazji urodzin Radia Maryja. Polityków jest co niemiara, no tak, panie marszałku. Jeżeli chodzi o mój pogląd, wie pani, na przebieg liturgii, no to jest taki jak Benedykta XVI. Zakazałby pan ojcu Ryzykowi? Przede wszystkim... No to niech chociaż pan szepnie, żeby tego nie robił. Ale to się dzieje wszędzie. No to mówię, to jest nasz temperament. My jesteśmy naprawdę... Nie, to jest polityka, panie marszałku. To jest nasz temperament. My mamy temperament słowiański. Jesteśmy wylewni. Lubimy długo przemawiać, witać, pozdrawiać i tak dalej. I to naprawdę... I kontemplacja to nie sprzyja. Chwytać się za ręce, tak. A propos chwytania się za ręce, to ja mówię, to do tej pory, no, to jest... Bo przez długi czas, nie wiem, jak się nazywał ten program w telewizji, ale był taki program, dyskusja polityczna i tam były różne migawki, powstawanie rządu mazowieckiego, tam Tadeusz Mazowiecki pozdrawia całą publiczność i w pewnym momencie ksiądz Jankowski odprawia mszę dla policjantów i jak na hasło, policjanci tak razem podnoszą ręce. To chyba tego dla mnie, no jednak nie wiem, no, trzymanie się mężczyzn za ręce. To jest dla mnie coś takiego dziwnego. Dziwnego, znaczy, że gdyby mężczyzna był zmuszany do trzymania się za ręce. Ale to cały szereg pana kolegów z Prawa i Sprawiedliwości na urodzinach Radia Maryja, no tak, Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, wszyscy. Ja już swoje stanowisko w kwestiach, mówię, to liturgii to nie służy, no ale to chyba wynika... Ale mówię, czemu służy, panie marszałku? To chyba wynika z naszego temperamentu. Nie, czemu służy? Po co oni tam są, ci politycy? Nie wiem, to... A po co są? To nie chcę oceniać intencji. A po co dziennikarze pokazują na przykład, jak kto już dzisiaj pamięta Mariana Krzakleskiego? Ja pamiętam, jak pan Marian pamięta. Krzaklewski przyjmuje komunię świętą na przykład. No człowiek, znam jego siostrę, no człowiek głęboko wierzący i tak dalej, ale komu to potrzebne? Bo nie jemu, nie on sobie to zdjęcie musiał zamawiał. Wyrazić zgodę na to, żeby... Musiał wyrazić zgodę, żeby być zdjęty, że tak powiem, zdjęciem, panie marszałku. Nie, gdzieś podchodzą do komunii. Po co publicznie brać komunię świętą? Po co polityk ma to robić, panie marszałku? Jaki znamszy, no to i może przystąpić. To przystępuje. Oczywiście, że nie każdy powinien przystępować do komunii, ale jeżeli nie może i nie każdy zawsze powinien, bo naprawdę trzeba też sobie tego, ale jak może, to tego, po co się to filmuje, no. Ja uważam, że akurat tutaj to byłoby bardzo potrzebne, tylko wiem, że dziennikarz to najbardziej podnieca, bo oni to lubią pokazywać, ale tutaj instrukcje Episkopatu o pokazywaniu mszy świętych w telewizji, wszelkich transmisji, bo niektóre transmisje są po prostu konieczne po prostu. No nie wiem, będzie, są różnego rodzaju inauguracje i tak dalej. Wszyscy oglądaliśmy inaugurację Jana Pawła II, Benedykta XVI. Ja mówię, pokazuje się liturgię, a nie wiernych. To są rzeczy, ja mówię, religia jest rzeczą publiczną, religijność jest rzeczą osobistą. Ale politykom często zależy, te rzeczy żebyś mieszamy. Właśnie mszach, o to chodzi, że niestety dzisiaj religijność staje się rzeczą publiczną, a religia staje się rzeczą prywatną. Nie mówi się o jej zasadach, nie mówi się o jej prawdach, natomiast chce się demonstrować jakieś osobiste uczucia religijne. Wiecie, ja się zawsze chowałem tutaj. Ale za kogo? Proszę. A za kogo? Pan jest takim dużym mężczyzną. Nie, to jak... bez przesady. Ani nie jestem duży i tego, i kłopoty przez to miałem. Przez to chowanie czy pokazywanie się? Przez to chowanie. Za kogo pan się chował, panie marszałku? Za nikogo. Mówię, przez to chowanie się, bo byłem... Nie wiem, no to przykra sprawa, ale to ilustracja polskiej obyczajowości po prostu. No.
Była chyba pierwsza msza po katastrofie smoleńskiej w katedrze warszawskiej. No i, a to tak a propos naszego charakteru. No i jest akurat nie komunia, tylko znak pokoju. No i wszyscy przez cały kościół poszli do Jarosława Kaczyńskiego. No, ja go widziałem wcześniej, czy potem pisałem do niego, dzwoniłem do niego tego samego dnia, kiedy do tragedii doszło i tego. No ale nie chodzi się po kościele. Z ręką do znaku pokoju. Podają sobie najbliższe osoby i tak dalej zawsze. No taka jest reguła. No i poza tym na wszystko to jest miejsce właśnie przed mszą, po mszy i tak dalej i tego. No i potem już na swój temat też słyszałem komentarze. Że nie poszedł. Tego, że taki zawzięty, bo mają spór i nie poszedł i tego. Jakże ja do Jarosława nie chcę mówić o sprawy osobiste i myślę, że i dla niego to było ważne i tego. No ale mówię, no mocno to przeżyliśmy, to tam nie porównuję, ale myślę, no w jaki sposób mogłem, to jemu swoje współczucie przekazałem i tak dalej. To bardzo szybko i ten. Na mszy nie chodzę, bo nie biegam po kościele i tak dalej. Siedziałem zupełnie gdzie indziej. I tak, i to dziennikarze pokazują, kto gdzie jest, co, jak się zachował, co pokazał, czy ale był, to nie jest tak wina dziennikarzy, tylko was ale polityków, jest, bo ich to interesuje. Gdyby 20 polityków biegło do Jarosława Kaczyńskiego nie. uściskać mu dłoń. Absolutnie się nie zgadzam. Naprawdę przypadek skrajny, ale w BBC są przepisy. Kogo się na przykład w telewizji nie pokazuje. Jerry'ego Adamsa nie pokazywano, dopóki Sinn Féin nie potępiła terroryzmu IRA. I są takie przepisy, że pewnych osób się nie pokazuje, żeby nie propagować ich ten. I dziennikarze to stosowali. Jak na przykład świętej pamięci pana Lepera tam przez pewien czas tam blokowano i tak dalej. Nie wszystkich się zaprasza. Ale naprawdę to mówię, to może być mój apel i do biskupów o instrukcję i do dziennikarzy o niepokazywanie, że naprawdę nie róbmy z religijności poszczególnych osób aktu publicznego. Niezależnie od tego, czy im zależy, żeby to pokazywano, czy im zależy, żeby tego nie pokazywano, ale to po prostu nie należy do liturgii. Jeżeli dziennikarze już są na mszy, to interesuje ich liturgia przy ołtarzu, ewentualnie kazanie na ambonie, a nie wierni przy komunii, no bo to naprawdę to jest osobisty akt i to nie należy do, to nie jest akt publiczny. To może pójdźmy dalej, nie róbmy z religijności polityki, panie marszałku. Ale jakiej polityki? Nie mówię o panu, mówię o pana kolegach politykach. A oczywiście, z religijności jak najbardziej. Jak najbardziej. To kiedyś tam Amerykanie mają taką historię o jednym kongresmenie, który Irlandczyku z Chicago, któremu zawsze przypadkowo na zebraniach, jak szedł do jakichś innych Irlandczyków, to wypadał różaniec z kieszeni. Oczywiście. Oczywiście, że z religijności jak najbardziej na to jest. Natomiast to nie znaczy, że tego. Natomiast, jak mówię, miejsca wspólne, miejsce religii w życiu publicznym wynika z tego, że i człowiekowi, i narodom jest opieka Boża potrzebna i tak to zawsze we wszystkich kulturach przeżywano. I chociaż od XVIII wieku, szczególnie w Europie, bo to jest fenomen raczej świata zachodniego, pojawia się ateizm i problem z tym, że nie wszyscy się z tym identyfikują, to jest raczej wyjątek historyczny. Ale to, że innym ludziom na tym zależy, a co więcej, że mają racje obiektywne do tego, że to jest potrzebne, że mówię, no, że człowiek potrzebuje łaski i tak samo narody potrzebują łaski, to jest zupełnie normalne. Natomiast być może niezrozumienie tego faktu skutkuje tym, że się zamiast pokazywać, jeżeli się w ogóle pokazuje, bo to mówię, bo to nawet to nie jest konieczne, ale zamiast pokazywać liturgię jako taką, pokazuje jeszcze ciekawostki. Jakie z ciekawości obejrzałem sobie na Trzech Króli, bo to się tak nakłada, transmisję pasterki prawosławnej z Moskwy. I to było bardzo ciekawe. Tam był diakon na ambonie i on komentował w sposób fachowy
przebieg liturgii. I jak się zaczęła komunia święta, no teraz tam Putina pokazują bez przerwy i Putin tam różne rzeczy pokazuje, jak się tam... A Putin przystępuje? Jak na Jordan, nie, mówi, że jak na Jordan tam się w rzeczy zatapia i trzy razy żegna i tak dalej. Ale to było w dawnych czasach, mówi, to było pewnie za Jelcyna jeszcze czy tego, no i to sobie obejrzałem. No i się zaczyna komunia święta i w tym momencie ten diakon tam komentuje, mówi, to teraz będzie przez paręnaście minut rozlewanie świętej Eucharystii, to ja Państwu pokażę coś ciekawego i pokażemy reportaż o prawosławiu w Kenii, które jak się okazuje jest stolicą prawosławia w Afryce Zachodniej. No i pokazywali, jak tam mnisi cypryjscy wprowadzili prawosławie i tam tych czarnych prawosławnych, jak naprawdę w Afryce funkcjonuje. To bardzo ciekawostka i mówię, rzecz bardzo ciekawa, ale nie pokazywano wiernych w tym momencie, bo to nie należy, mówię, bo to nie należy do liturgii. To jest osobisty akt religijności w trakcie liturgii, ale mówię, to nie są czynności. Ale Rosjanie są jeszcze bardziej emocjonalni niż Polacy, panie marszałku. No a nie, jednak... no, ale teraz ta emocjonalność ujawnia, bo Putina pokazują bez przerwy i to i z krzyżem tam na piersi i jak się tego, jak się na Jordan tam trzy razy topi w wodzie i żegna i ten, także to. Jak pan sobie tę Polskę wyobraża, jak pan był w młodej Polsce, panie marszałku? Tak. Ale w związku z kościołem. Wolną Polskę, znaczy ja wtedy sobie wyobrażałem, ja byłem optymistą historycznym. Pan był młodziutkim też wtedy, tak. Młodziutkim opozycjonistą. No chyba byłem najmłodszym sygnatariuszem deklaracji Ruchu Młodej Polskiej, tak mi się zdaje. I sygnatariuszy, no by byli ludzie znacznie młodsi, 19 lat, właśnie. Byli koledzy znacznie młodsi, którzy działali, czy tak już dołączali się w trakcie, Jarek Selin, Wiesiek Walędziak. Ale z tych, którzy w 79 podpisali, to chyba ja byłem najmłodszy rzeczywiście. I ja byłem optymistą historycznym i uważałem, że w Polsce będzie się zmieniać najlepsze i że jesteśmy w stanie uzyskać nawet więcej wolności jak po październiku, po destalinizacji. Ale czy dojdzie do niepodległości, mówię, to nie wierzyłem. Ale byłem optymistą, że nasza działalność ma sens i że dużo wolności uzyskamy. Ale chcieliście Polski narodowo-katolickiej? Do Polski niepodległej i wolnej, czyli takiej, no, której katolicyzm będzie częścią i wolności po prostu. No to możliwe, żeby katolicyzm był częścią wolności, panie marszałku? No to jest niezbędne, no to jest taka świetna polemika świętej pamięci profesora Tischnera z Kołakowskim, którym właśnie pisał, że no Kołakowski nie rozumiał, że dla ogromnej większości ludzi religia jest po prostu ich wolnością. Jest tym, co w sobie kumuluje ich wszystkie nadzieje, przekonania moralne, życie duchowe i tak dalej. Dlatego może minister Czarnego wyciął całkowicie Kołakowskiego z listy lektur. Tak, ale Zagajewski się pojawił. No pośmiertnie, tak? Pojawił się natomiast, dobrze, ale Kołakowski wycięty całkowicie, za to tak. Sporo A Jana Pawła. Kołakowski, tak? Był Kołakowski, za to sporo Jana Pawła II. I... Myślę, że nie wiem, czy nawet ta książka, jedna z ostatnich Kołakowskiej o Jezusie, dlaczego Jezus, czy... To myślę, że to było bardzo potrzebne, bo to jest przykład tego, jak niewierzący czy człowiek, który do końca nie określił swojego stanowiska religijnego, patrzy na tradycję chrześcijańską, czy raczej na podstawowe prawdy chrześcijańskie, czy na osoby Zbawiciela. To myślę, że to ciekawe, ale nie wiem, czy naprawdę wyciął? Naprawdę. To niedobrze. Ja miałem taki wywiad dla Radia Wnet po objęciu przez ministra, którego lubię jako człowieka, urzędu, gdzie radziłem, że no, trzeba iść w jednym kierunku, że lektury się albo ujmuje, jeżeli są niepotrzebne, albo się dodaje, bo jak się jednocześnie ujmuje i dodaje, to się kończy taką awanturą jak Zagiertycha, no, że chcemy paradygmat zmienić, a to... Właśnie teraz to się dzieje. Tak, nie, tego nie wiem, no to jest... Myślę, że pani naprawdę przecenia bardzo wiele działań władz i ja tu widzę pewną niekonsekwencję. Myślę, że nie przecenia. Dlatego, widzę siłę, panie marszałku. Myślę, że pani przecenia, bo mówi pani, że w religii różne rzeczy robią na pokaz. Od razu pani zakłada, że w polityce nie robią na pokaz. A masa deklaracji w polityce jest właśnie na pokaz, bo my żyjemy w czasach, kiedy politycy bardziej niż tworzeniem instytucji zajmują się tworzeniem emocji.
No ale jak idą dyrektywy, panie marszałku, to już nie jest tylko na pokaz, tylko pokaz się w czyny zmienia, więc... Bez przesady. Nikt nie jest w stanie prowadzić polityki zdrowotnej bez lekarzy obronnej, bez żołnierzy i edukacyjnej, bez nauczycieli. Także ja myślę, że bardzo dobre rady dzisiejszej władzy dawała profesor Staniszkis wtedy, kiedy jeszcze no, była zwolenniczką PiS-u i kiedy była blisko, że tak powiem, kiedy uczyła ich i geopolityki sieciowej i tego, jak działa nowoczesne, postcentralistyczne państwo, w którym tak naprawdę no, zarządzanie centralne może wywołać awanturę, może wywołać spór, może wywołać konflikt społeczny, ale na pewno nie wywoła skutków społecznych, bo one się dzieją wtedy po prostu, kiedy ileś tam instytucji działa razem, instytucji, środowisk działa razem, idąc w jednym kierunku. I w tym sensie, no mówię, nie można prowadzić skutecznie na przykład polityki zdrowotnej bez lekarzy, no, czy polityki w dziedzinie sprawiedliwości bez prawników. No tego się nie da po prostu. Natomiast to jest tak, że mówię, że biorąc pod uwagę to, że u nas w Polsce zawsze wyżej ceniliśmy zamiary niż osiągnięcia, bo my jesteśmy dość słabo przywiązani do tego, co jest i do instytucji, jak żyjemy w takim świecie tego niezadowolenia i marzeń na to, o tym, że będzie inaczej. To naprawdę najlepiej się utrwalają w pamięci ci... Za tymi myślami idą dyrektywy, więc... No ale nie gdzie? Jest... To nie, no poszły ja nowe listy lektur, panie marszałku. Poszły... Ministerstwo, no tak, ale lektury dzisiaj młodzież bardzo mało czyta, lektury się wybiera w szkołach i tak dalej. Także ja mówię, no co z tego, że jakaś książka... No to trzeba było nie zmieniać. Więc... Panie redaktor, no co z tego, że jakaś książka znajdzie się w lekturze i potem jest, będzie lektury, jeżeli się tak naprawdę czyta 10 książek, zdaje się tam w ciągu roku, które i tak są przedmiotem wyboru i tak dalej, nie ma żadnych gwarancji, że ta książka będzie tak naprawdę lekturą. Dlatego mówię, no to jest trzeba odróżniać działania, nawet politycy przede wszystkim powinni wiedzieć, czego chcą, czy tak naprawdę chcą robić wrażenie, tworzyć jakiś klimat, komunikować ze swoimi wyborcami, czy chcą wpływać na życie społeczne. Jest pierwsza strona wyborczej z czerwca 1989 roku. Na tej pierwszej stronie jest taka informacja, że politycy, w tym Lech Wałęsa, Bronisław Geremek i jeszcze kilku innych, Zbigniew Bujak wówczas, spotkali się z kardynałem Petermasem Glempem i wymieniali uwagi dotyczące przyszłości Polski, wyborów, tego, na czym zależy prymasowi Glempowi. Tam jest taka mała notka, że prymasowi najbardziej zależało na ochronie życia poczętego. I że prosi polityków o to, żeby się tym przede wszystkim zajęli. Ja chcę pana zapytać o ten początek, o ten koniec lat 80. Wolne wybory i wejście w demokratyczną Polskę i prymasa Glempa, bo pan, można powiedzieć, był w jakimś sensie jego współpracownikiem. Nie, spotykałem prymasa. Ja nie byłem w Radzie Prymasowskiej, tak jak Aleksander Hall na przykład. Ale spotykałem prymasa wielokrotnie. Tak? I co mówił o swojej wizji? No, o ochronie życia pewnie parę razy rozmawialiśmy, ale to nie jest coś, do czego akurat trzeba było nas przekonywać, dlatego że w tej deklaracji, o której mówiliśmy w 1979 roku, myśmy o tym pisali wtedy. I w 1987 roku organizowaliśmy taki duży apel osobistości opozycyjnych, dziennikarzy, polityków, naukowców o zagwarantowanie ochrony życia i wtedy między innymi go Tadeusz Mazowiecki podpisał i nikt nas do tego nie musiał namawiać i potem też ja to, że prymas mówił o ochronie życia, jeżeli mówił w Gazecie Wyborczej, to jakoś tak no, nie na tyle skutecznie mówił, żeby przekonać profesora Geremka, skoro tego słuchał. Do tego, żeby Unia Demokratyczna to popierała. To nie był wywiad z prymasem. To była taka notka, informacja, artykuł o spotkaniu. Że takie spotkanie się odbyło i kto co mówił na tym spotkaniu.
Jeżeli dzisiaj iluż ludzi, którzy nie są katolikami, będzie bronić prawa do życia, nie wiem, pastor Wichary, który jest przełożonym baptystów, czy świętej pamięci profesor Wolniewicz, który był niewierzący, czy rabbi Stambler, który tam w czasie tych protestów, awantur październikowych, przypomniał o tym, jaka jest tradycja żydowska, oryginalna w tej sprawie. Jeżeli iluś ludzi będzie to mówić, no to nie będzie to miało skutku społecznego w Polsce. W Ameryce, jakby Kościół katolicki o tym powiedział, no to nie będzie miało skutku, bo Biden jest katolikiem i to na niego żadnego wpływu nie wywiera. Tam na pewno, gdyby jakaś, nie wiem, konferencja południowa baptystów powiedziała, że czegoś żąda od kongresmenów, to może by miało wrażenie, jakieś, wywarło jakieś tam wrażenie, czy zrobiło wrażenie. Ale w Polsce jedyną instancją moralną, która w tej sprawie może się upomnieć i musi się upomnieć ze względu na wagę sprawy, tej Kościół, więc to nie ma nic dziwnego, jeżeli prymas o tym mówił, to nie wiem na czym, co w tym. Ja nie mówię w kategorii dziwności, panie marszałku, chodzi rzeczywiście o pierwsze z naszych praw i o prewolność. No, w moim przekonaniu to jest, bo ja mam wiele żalu o to, szczególnie o to 100 godzin milczenia władz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale akurat ta krótka formuła premiera Morawieckiego, że kto się z praw korzystać mogą tylko ci, którzy się nie urodzili, bo jeżeli ktoś się nie urodzi, to już ze swoich praw nie skorzysta. To jest niezwykle celne. Pan to, co się stało w październiku, nazywa awanturą, panie... No te awantury Marszaku? Wszystkie tam, te zbiegowiska i tak dalej. Protesty, 1000 ludzi wyszło na ulicę. No, jakby protesty w czasie COVID-u i tak dalej. No ale wyszli. No dobrze. Czyli nie zbiegowiska, tylko protesty, nikt ich nie rozpędził. Przecież COVID był, to się nie wolno zbierać w tym czasie. Ja słyszałem, w Tok FM przecież, nawet pisałem o tym redaktora Głogowskiego, który w tym samym czasie się martwił, czy będą ograniczenia frekwencyjne w kościołach, no bo COVID był przecież. No. To była ulica, panie marszałku. No. Świeże powietrze. No tak, i chmura covidowa. I chmura covidowa. Nie, ale oprócz COVID-u, to pan to nazywa awanturą, panie marszałku, czy jakimś ruchem społecznym? Jak pan to z perspektywy swojego doświadczenia ocenia? No bardzo źle. No ten gwałt na języku i tak dalej, no zaproponowany przez... Pomijajmy. No, tego się nie da pominąć, ponieważ, no nie wiem, jak czytam referat mojego kolegi, profesora Czaplińskiego na konferencji historyka literatury. Tak. Na konferencji Fundacji Batorego. I słyszę, że to najbardziej zwięzłe hasło. To nie jest. Pan. Nie mam ochoty. Ja moim znajomym mówię, że oni wiedzą, że ja bardzo nie lubię przeklinać, nie lubię tego. Aczkolwiek raz w roku, tak średnio jak liczyłem, raz w roku mi się ze współpracownikami zdarzało. Ale jak się pan ale teraz, tak. Ale używał pan tego słowa, czy rzecz... Proszę. Ja mówię, teraz już w ogóle, bo ja w tej chwili nawet prezesem partii nie jestem, sam sobie piszę i nie muszę używać i tak dalej. Czyli nie ma na kogo po prostu. Nie mam żadnej potrzeby i kiedyś nie miałem. Przyznaję, że raz w roku mogło mi się zdarzyć. Ale teraz po tych historiach, to nawet w ogóle takich słów trudno używać, żeby się człowiek nie afiliował do takich ekscesów. Ale słucham, czytam profesora Czaplińskiego, czytam, że to zwięzłe hasło najlepiej streszcza kompletną delegitymizację oponentów do wydawania jakichkolwiek sądów tam w naszej sprawie, czy w mojej sprawie i tak dalej. No to nie jest tak demokratyczne. No, delegitymizacja poważnego sporu moralnego, społecznego, prawnego i tak dalej, to nie jest akt demokratyczny. To jest akt emocji, intencjonalnego przymusu, żeby zmusić innych do tego, żeby wy i tak dalej. No ale co? No, tak to odbieram. Ukazuje się właśnie książka Boromeuszki.
wywiad z dwiema siostrami, które opiekują się niepełnosprawnymi chłopcami do 18 czy do 25 roku życia, i te siostry pytane o wyrok Trybunału powiedziały, że są przeciwko temu wyrokowi, że w takich ekstremalnie trudnych sytuacjach to mama, ojciec powinni powinni decydować. Mówią to siostry zakonne, które zajmują się tymi chorymi dziećmi. W ekstremalnie trudnych sytuacjach zawsze trudno wydawać jakieś Trybunał Konstytucyjny wydał kategoryczne sądy. Natomiast problem nie polega na ocenie postępowania kogokolwiek w tym wypadku, a szczególnie matki, no bo ojciec to jest bardziej tutaj jasna sprawa. Ojciec zawsze powinien być solidarny z matką. Oczywiście. Powinien ją wspierać i tak dalej, i o ile można mieć zrozumienie takie organiczne wręcz dla różnych wahań kobiet i tego wszystkiego, co przeżywa kobieta w ciąży, czy rodząc dziecko i tak dalej, to nie wiem, no to co ja mówię nie jest że genderowe, no ale mężczyzna po prostu powinien być solidarny z kobietą i brać odpowiedzialność za swoje dziecko i tak dalej. To kobietę można zrozumieć i rozterkę, a nie mężczyznę. Ale mówię, ale zostawmy to. Ale w takich sytuacjach trudno o jasne sądy i rzecz nie polega na ocenach moralnych, tylko rzecz polega na świętości życia po prostu. No, my żyjemy w kulturze, która uważa, że życie terrorysty jest święte. Kara śmierci wobec niego nie wchodzi w grę. Życie, ciało terrorysty jest święte, bo przymus śledczy też nie wchodzi w grę. No to chyba tylko Tomasz Lis powiedział, że jego nie obchodzi, co tam się robi w Guantanamo, w tym, bo tam mówi tego. Nie pamiętam, ale... Tak miał ostro, tam, w tym teamie, ale oni się tak dobrze czują w swoim gronie, że to... Tego, no to mówię tak, ale ciało terrorysty jest święte, bo ono też jest tutaj nietykalne, nie wolno używać, na filmach amerykańskich się chwali ten przymus i tak dalej, no i... Ale ono jest święte i nietykalne i tak dalej. Kiedyś tak rozmawiałem z taką posłanką Platformy Obywatelskiej, panią, która pracuje chyba na UKSW, czy jest taka a propos środowisk różnych katolickich, czy tego. No i ja mówię, no, że jakiś parytet był, jeżeli byśmy na przykład wprowadzili przepis, że jeżeli ciąża jest skutkiem przestępstwa, to ten przestępca, który jest ojcem, dzieli los swojego dziecka. Jeżeli matka nie pozwala się mu urodzić, no to niestety dla niego też zastosujemy ten rozsądny wyjątek w karze śmierci, no bo bo jesteśmy za zakazem kary śmierci, tylko z rozsądnymi wyjątkami, prawda? Też zastosujemy dla panie niego, marszałku. Zastosujemy dla niego rozsądny wyjątek, ale była dziewczyna oburzona. Ojej, mówi, jak pan w ogóle tak może mówić? To pan jest za życiem, czy nie za życiem? Ja jestem za niewinnym życiem. Właśnie niewinne życie jest święte. I problem polega na tym, na świętości życia, no, że człowiek, że te siostry najlepiej wiedzą, że życie tych osób, którymi się opiekują, jest święte. I na a z drugiej strony problem. Wiedzą, że te dzieci są oddawane przez rodziców i wiedzą, że to matka powinna decydować. To mówią, no, ale dosadnie. Dzięki temu, że zdecydowała się je urodzić, to one żyją. I to ja co więcej, no, wiem jedno, no, ze statystyki. To bardzo, bardzo trudno z tym się pogodzić ludziom, którzy nie chcą poważnie rozważyć tego argumentu. Ale że gdyby nasi przodkowie żyli w dzisiejszej kulturze, a biorąc pod uwagę to, że każdy z nas żyje dlatego, że urodziły nas nasze mamy, ale żyjemy również dlatego, że matki naszych rodziców ich urodziły, że matki naszych dziadków urodziły naszych dziadków, że matki naszych ośmiorga pradziadków urodziły naszych pradziadków. I to są tysiące kobiet. I to nie większość z nich, czy 90%, ale tylko jednomyślny konsensus tego, że każda z nich urodziła wszystkich naszych przodków, zagwarantował nam życie. I taki jest po prostu fakt, że my żyjemy dlatego, że ludzie wiedzieli, no po prostu, że życie jest święte, że trzeba je przekazać. No i dlatego każdy z nas żyje. No. I tylko chodzi o tą jedną prostą zasadę, że w społeczeństwie, które sakralizuje tyle zasad, które uważa, że tylu rzeczy nie wolno, nie wiem, rządowi, społeczeństwu i tak dalej, że w ogóle demokracja musi być pod nadzorem, najlepiej zagranicznym, no bo może komuś krzywdę zrobić i tak dalej, że w tych warunkach, no naprawdę dlaczego akurat życie najbardziej słabe i niewinne nie ma być święte? No i bardzo dobrze, że są instytucje, które z mocą mogą o tym przypominać, bo mój głos jest za słaby.
Pana głos katolika, polityka, nie człowieka? No po prostu mój głos jest za słaby. Głos każdego indywidualnego człowieka, obojętnie są tego, jakie. Są instytucje, które o tym przypominają, Panie Marszałku. Głos prezydenta Reagana też był za słaby. I tak taką dalej. Instytucją jest Kościół, taką instytucją są organizacje pro-life. Tyle, że ja byłam świadkiem całej strasznej sytuacji związanej z tak zwanym dzieckiem Chazana, Panie Marszałku, 2014 rok. Bodajże, kiedy profesor Chazan mówił o tym, że na konferencji prasowej, że dziecko będzie się urodzi, będzie operowane, będzie żyło, wiedział o tym już wtedy, że dziecko jest, nie ma szans na życie. I tu mamy ten problem. I o tym problemie mówią też te siostry. I pan też sobie pewnie z tego zdaje sprawę, że tak jest. W życiu w ogóle niesie bardzo wiele tragedii. Gdyby akurat wtedy o tym pisano, to na pewno wielu ludzi by się im modliło i pomagało. Bo wszyscy no, wiemy, wtedy ja tak pisałam. Naprawdę. Wtedy pisałam, no, wtedy wszyscy trąbili się, my dziennikarze, co się dzieje. Ja mówiłam o tym, że to dziecko zostało same. Nikogo nie było pod Szpitalem Bielańskim, kiedy się dziecko urodziło. Natomiast było wiele osób pod szpitalem na Madalińskiego, kiedy pani była w ciąży. A czy to prawda, że to dziecko było poczęte z in vitro, czy nie? To prawda, to tak. Prawda. To prawda, ja o tym napisałam. To nie była żadna tajemnica. Nie, bo to mówię, bo w tych sprawach jest masa zakłamania, ale to inna sprawa. Też w tej sprawie pisałem w Tygodniku Powszechnym kiedyś i mieliśmy spór również, no mówię, również w krajach katolickich, ale mówię, jest masa zakłamania, bo profesor Zaremba otwarcie powiedział na konferencji w Sejmie, że w wypadku dzieci poczętych in vitro ryzyko niepełnosprawności jest większe, ale w debacie o in vitro no masowo tą kwestię negowano i tak dalej. Nie, ja mówię o tym sporze, dlatego że ja uważam, że w wypadku poczęcia in vitro powinna obowiązywać taka zasada, no, że rodzice no, biorą odpowiedzialność za dziecko, wobec którego ryzykują, no, że ma mniejsze szanse od innych dzieci na to, że nie będzie żadnych komplikacji i tak dalej. No. To też prawem powinno być zapisane, według pana, panie marszałku. To nie jest drastycznie mniejsze. Nie, no to zgłosiliśmy tą ustawę, że mówię, ja tej procedury, mówię, ja nie popieram nikomu i nie zalecam i tak dalej, ale jeżeli ona jest praktykowana, to jest fakt, no po prostu żadne dziecko w fazie płodowej czy embrionalnej nie powinno być niszczone. No, no bo po prostu skoro się poczyna, to się bierze za odpowiedzialność. To ma prawo się urodzić i tak dalej. No bo też można nie poczynać, no bo nikt do tego nie jest... No ale jak jest gwałt, to się nieświadomie poczyna, panie marszałku. Nie jest zmuszona, ale to nie in vitro. To w tym sensie. O tym mówię, że to... O tym, że odpowiedzialność trzeba wziąć i ten. I mówię tak naprawdę, nie tylko w tych przypadkach skrajnych, ale w sytuacjach no, najzupełniej zwyczajnych, po prostu życiowo nieoczekiwanych. No, kwestia urodzenia dziecka to jest często bardzo wiele problemów, matki szczególnie. Matki, bo inni ludzie po prostu powinni być solidarni. No, ja uważam, że te sytuacje, tak jak przy sprawie Agaty, że babcia ingeruje przeciwko dziecku i tak dalej, to są rzeczy najbardziej ponure, bo jeżeli człowiek solidarność polega nie na tym, że innym pomagamy, że innym ułatwiamy życie, tylko że przede wszystkim na tym, że pomagamy im wypełniać obowiązki. Jeżeli matka chce urodzić dziecko, jeżeli bierze to pod uwagę, to inni ludzie powinni być po jej stronie. I to jest w ogóle dla mnie tego. Natomiast powinno być po jej stronie, panie marszałku, a nie 540 zł, bo to chyba jest taki miesięczny zasiłek na niepełnosprawne dziecko, albo i mniej, nie pamiętam dokładnie. Więc... Oczywiście, że powinno być i zawsze o tym mówię, że tak naprawdę tak zwane swobody aborcyjne no, ograniczają wolność kobiety w tym sensie, że wahająca się kobieta jest, znaczy, że wszyscy, którzy są przeciwko temu, naokoło matki, żeby dziecko się urodziło, mąż, tak zwany partner, rodzice, dziewczyny i tak dalej, wszyscy zyskują dodatkowy instrument presji, żeby działać przeciwko jej sumieniu. Jeżeli ona, tak jak każdy człowiek, bo każdy człowiek z reguły nam się wydaje to takie proste. Ale ona jest dorosła, ale ma oczywiście, swoje sumienie. Właśnie, oczywiście jest. Nam się wydaje, że ludzie mają wyłącznie sztywne zasady. Jest pewna, każdy z nas w jakichś sprawach ma sztywne zasady, ale istnieje cały szereg rzeczy, w których ludzie po prostu podejmują decyzje. Choćby dlatego, no, że nie mieli czasu czegoś przemyśleć i tak dalej, albo że ta sprawa nie była dla nich tak ważna i tak dalej. A mówię, w konkretnym wypadku urodzenia dziecka to ustawodawstwo aborcyjne daje
potężny instrument presji, na przykład dla mężczyzny, do tego, żeby kobietę nakłaniać do tego, żeby dziecka nie urodziłem. I w tym sensie to jest również, ja mówię, zgódźmy się, ktoś może nazwać, że ochrona życia jest czymś ograniczeniem wolności, bo powinien być prawo wyboru i tak dalej, prawda? Znam tą argumentację, no i rozumiem jej racjonalność, ale zgódźmy się również, że tam, gdzie kobieta przeżywa wahania i się zastanawia, to ustawodawstwo aborcyjne dostarcza instrumentu presji dla wszystkich naokoło. Ale to chyba pan przyznał, że jest taką bezwolną istotę z kobiety. Nie. Tutaj naciski. Wahającą się, a gdzież tam? Każdy z nas przeżywa ileś tam. To po co gwarancję wolności w jakiejkolwiek innej dziedzinie? To tak idealizowano. Nie chcę mieszać płaszcz, stale mówię. Nie wiem, różni publicyści komunistyczni tak idealizowali cenzurę, że tacy chcą być wolni, to niech walczą z cenzurą i tak dalej. Jak jest wolny, to będzie walczył i tak dalej. Nie, człowiek jest tylko człowiekiem i potrzebuje pewnej gwarancji wolności, a im słabszy potrzebuje, tym więcej. Ale mówię, to nie należy do... Kiedy kobiety walczyły, pan mówi, że to zbiegowisko, więc panie marszałku. Ale gdzie... No, październik to była... To była walka, panie marszałku. Ale walka przeciwko... Walkę przeciwko życiu, porządkowi konstytucyjnemu, nie naprawdę, to o tym... I powiedział, no mam taką wyjątkową sytuację. Córka jest w ciąży, zespół Downa. Proszę usunąć ją. A on mówi, no ale jak to? Pan przecież w telewizji mówi o tym, że jest za życiem, że jest pro-life, że polityka musi... Musimy doprowadzić do tego, żeby był absolutny zakaz aborcji, a tu, wie pan, taka wyjątkowa sytuacja. No więc jesteście wszyscy obłudni, mówię o politykach, którzy chcą... Za tego człowieka odpowiadać, że niech pani da spokój. To politycy nie są żadną korporacją, a w każdym razie ja tej korporacji nie należę. I czemu czekam? Natomiast, ale niech pani powie, czy naprawdę pani to nie razi, że po tym październiku, w ogóle możemy ten wątek pominąć, bo on nie należy do kościoła, ale należy, tak. Bo Kościół się cieszy, panie marszałku, Kościół się cieszy, że aborcja jest ograniczona. Dobrze, więc... ale czy naprawdę ci wszyscy politycy opozycji, już nie mówię o tych aborcjonistycznych działaczach i tak dalej, ale mówię uczciwość intelektualna, czy oni naprawdę tego nie zauważają, nie mogą przyznać, że tak naprawdę ten Trybunał... Ja nie, uważam, że tą ustawę powinien był uchwalić Sejm. Był wniosek społeczny. Jakby opozycja miała ochotę zwracać się do Trybunału, to by się zwróciła. Ale w tej sprawie nie trzeba było konfirmować orzeczenia Trybunału, który jest 28 maja 1997 roku. Przecież to orzeczenie jest. I niezależnie od tego, czego dotyczyła skarga, to jest bardzo generalne orzeczenie zredagowane przez profesora Cola, profesora Safiana, którzy z tą władzą nie mają nic wspólnego. Które mówi, że tak naprawdę obowiązkiem państwa prawa jest chronić życie w każdej jego fazie od poczęcia. I można z tym polemizować, ale to jest. Nie można mówić, że tego nie ma. A tymczasem, mówię ci, wszyscy politycy zachowują się tak, jakby tego w ogóle nie było. Ja rozumiem, że ludzie, którzy się z tym nie zgadzają, mogą to ignorować. Ale Platforma, która broni Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, bo naraz zapytałem o to w Parlamencie Europejskim, Komisji Swobód Obywatelskich i to mnie po prostu razi, tego, że niech powiedzą, że są antykonstytucyjną mniejszością, ale przecież ten Trybunał, zadaniem, ja wielokrotnie apelowałem do prezydenta i zadaniem akurat władzy w tej sprawie, to było po pierwsze uczciwie rozpatrzyć inicjatywę obywatelską, którą oni odesłali do podkomisji sejmowej, która się nigdy nie zebrała. Do tej pory jest metryczka tej podkomisji na stronie Sejmu. Ona się nigdy nie zebrała, bo przeczekiwano, odkładano i tak dalej, wypchnięto do Trybunału. A po drugie, ich obowiązkiem władzy było przynajmniej werbalnie, parę razy o to apelowałem do prezydenta, powtórzyć, że apeluję o poszanowanie i o to, żeby w ogóle debata publiczna toczyła się, skoro mówimy o konstytucji, w kontekście tamtego orzeczenia. Ja nie mówię, że normy konstytucyjne mają obowiązywać w sumieniu, bo to jest dogmat i tak dalej. Właśnie wobec konstytucji konstytuują się mniejszości, bo mamy większość, która podziela wartości konstytucyjne i mniejszości, które mają prawo się nie zgadzać, ale które nie mogą też naruszać tej konstytucji i tak dalej. A potem potem Jarosław Kaczyński, którego pan przecież ceni, mówi... Każdy sprytny może sobie pojechać za granicę i dokonać aborcji pani. I to jest ta obłuda, o której ja mówię, panie marszałku. Ja go cenię, ale nie powierzam, ja o tym pisałem. Tylko że on robi politykę z tego, co dla pana jest świętością, panie marszałku, i to jest problem. Ta wypowiedź to było horrendum, dlatego że pani ta wypowiedź prezesa Kaczyńskiego
No. Że tak powiem, wspiął się na szczyty dialektyki, tam gdzie filozofia nie sięga, dlatego, że tak naprawdę no, ogłosił, że będziemy żyć w państwie jednocześnie całkowitego zakazu aborcji i całkowitej swobody aborcji. Mhm. Bo tam oprócz tego, że każdy sprytny może odczytać ogłoszenie w mediach i wyjechać za granicę, to oprócz tego tam był wątek, że jest zdrowie psychiczne i kto będzie chciał, to z tego skorzystać. I tak dalej. No i dlatego między innymi od 13 lat jest pan daleko. Nie jestem członkiem PiS-u. No ale ten człowiek, prezes Jarosław Kaczyński, rządzi Polską, panie marszałku. To on rządzi Polską i to są, nie wiem, czy to można nazwać podwójnymi standardami, czy nie, a ten, to, co się stało w Trybunale, było puszczeniem oka, uściśnięciem dłoni Kościołowi. To było... Ale gdzie Kościołowi? No, czy Kościół kazał nie rozpatrywać, wysyłać do Kościołowi? Kościół do Kościoła, no nie wiem, należą miliony ludzi i w ogóle myślę, że bardzo ważne jest to, żeby... Ja mówię, to jest ważne dla nas katolików, bo trudno oczekiwać tego od niekatolików, jeżeli my sami tego nie rozumiemy, że o Kościele należy myśleć tak, jak to, nie wiem, no znajdujemy w listach świętego Pawła, że to jest kierowany przez biskupów, ale całość Kościoła, wszyscy katolicy, którzy do niego należą, sam jest czymś więcej niż my wszyscy razem wzięci, Kościół i tak dalej, ale to nie jest tylko stan duchowny, ani stan biskupi i tak dalej. Tymczasem, ale jednak, mówię, nawet w tej sprawie, no przecież ani biskupi, ani nikt inny nie oczekiwał wypchnięcia tej sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. No nie ma potrzeby, bo orzeczenie Trybunału jest i efekt jest taki. Ja myślę, że pani Lempart, jeżeli reflektuje te sprawy, to bardzo jest z tego zadowolona i może nawet wdzięczna tym, którzy to do Trybunału Konstytucyjnego wypchnęli, bo efekt jest taki, że to anulowało w debacie w ogóle i po stronie opozycji władzy to orzeczenie z 1997 roku. Ja mówię, jak ono było mocne, to niech świadczy to, że przecież no, jeszcze profesor Zoll, to był chyba rok 2014, nie, to 2000, około 2009, no wtedy, kiedy Zoll na czele komisji kodyfikacyjnej w rządzie Tuska powiedział, że trzeba naprawić ustawę, ponieważ ona nie realizuje tamtego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. I to stanowisko było wewnątrz, to było w Ministerstwie Sprawiedliwości, wewnątrz tamtego gabinetu. Ale nikt tego nie ruszył, bo wiedziano, że to może wzburzyć nasze emocjonalne społeczeństwo, panie... Ja na to patrzę trochę inaczej. Ja na to patrzę trochę inaczej, bo w moim przekonaniu gwałtowność tej reakcji w październiku, ona wynikała między innymi z tego, że właściwie przez ostatnie lata pod rządami PiS-u i w jakiś sposób na życzenie PiS-u w ogóle zamrożono debatę na ten temat. To, że właśnie, jak pani redaktor mówi, tam ruchy pro-life i tak dalej, w latach 90. to była rewindykacja opinii publicznej po prostu. Ogromnej części opinii publicznej, oczywiście, która miała swoich przeciwników, ale to wyrastało z opinii publicznej. Pani mówiła o wywiadzie, nie o wywiadzie, tylko o notatce wyborczej ze spotkania kierownictwa OKP z prymasem. To ja powiem inną historię, ciekawą, jak sądzę. Senat pierwszej kadencji uchwalił projekt, no bo Senat mógł tylko uchwalić projekt ustawy o ochronie życia w 90 roku. To był jeden z pierwszych aktów wolnej Polski. W 91 roku miał przyjechać do Polski Ojciec Święty, to była ta pierwsza pielgrzymka do niepodległej Polski. Myśmy zresztą cały czas walczyli w Sejmie, mówię tam o takim małym gronie posłów zaangażowanych, czynnie, żeby nakłonić marszałka Kozakiewicza do tego, żeby przeprowadzić pierwsze czytanie tego senackiego projektu, bo w Sejmie kontraktowym to cały czas blokowano. No i mój przyjaciel Janek Łopuszański był w tej sprawie u ówczesnego nuncjusza apostolskiego, późniejszego księdza prymasa Kowalczyka. No nie, do przyjazdu papieża lepiej tej sprawy nie ruszać i tak dalej. Czyli zawsze to był gorący kartofel. To było takie podejście. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że o sprawę walczył Senat. Późniejsza marszałek Senatu, marszałek Grześkowiak. W tej sprawie wypowiadali się tacy ludzie, jak mówię, dzisiaj najdalsi od władzy profesorowie Safian czy co. To była rewindykacja potężnej części opinii publicznej, no bo
jak pani pyta, jak myśmy sobie w opozycji wyobrażali wolną Polskę, no jako Polskę, no Polskę sumienia po prostu, no Polskę taką, wyrażającą uczucia tych milionów ludzi, które papieża witały. Tak dalej. No, ale później 2 miliony podpisów zebrano przeciwko restrykcjom dotyczącym aborcji, panie. Kiedy? Marszałku, 93. No mówię, no opinia była podzielona, ale mówię, nikt ich nie wziął pod uwagę, tych podpisów przecież. Pan Zobacz. Spór społeczny i paradoksalnie manifestacje w obronie życia były znacznie większe niż te przeciw. Ja sam przecież byłem promotorem, nie byłem nawet inicjatorem, ale byłem promotorem zmiany konstytucji w 2006-2007 roku, żeby wyraźnie w konstytucji napisać to, co było w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy nie było żadnych wielkich protestów. Ja mówię, jeżeli one dzisiaj były takie duże, to między innymi dlatego, że ta część opinii publicznej, która jest przeciw, w ogóle przestała zdawać sobie sprawę, że istnieje jakiś spór, że istnieją argumenty tych, którzy są za. I dlatego podejrzewam, przeżyła to jako taką gwałtowną ingerencję, nawet nie przeprowadzoną przez parlament, tylko nic tego, nic owego. Dlatego, że przez te całe lata ten spór powinien był się toczyć, tak jak się toczy praktycznie cały czas w Stanach Zjednoczonych. Ja chciałbym, żeby jego nie było, tego sporu. Bo jak ja miałem orędzie na Narodowy Dzień Życia, to ostatni marszałkowski w 2007 roku telewizyjny, powiedziałem, no chcemy to wyraźnie potwierdzić w Konstytucji. To, co i Trybunał dziś lat wcześniej stwierdził, żeby właśnie zamknąć ten spór, żeby nie było sporu, żebyśmy się mogli zajmować ekonomią, geopolityką, wszystkim, ale żeby no, ten fundament moralny państwa był jasny. Oczywiście będziemy dalej przekonywać tych, którzy są nieprzekonani, ale niech norma prawna i porządek prawny będzie jasny. No ale wiemy, że żyjemy w systemie hybrydalnym, że czy spojrzymy na Stany Zjednoczone, czy na Polskę, czy na inne kraje środkowoeuropejskie, to my żyjemy w kulturze, która jest mieszana, i chrześcijańska, i liberalna, i tak dalej. No i w Ameryce to się odzwierciedla w tym, że no, ten spór się toczy praktycznie cały czas, w każdym stanie i tak dalej. On angażuje odpowiedzialność ludzi, się toczy, a u nas ten spór wymrożono. I nagle się w ogóle wypchnięto sprawę z parlamentu, podkomisje, które miały się tym zajmować, się nie zajmowały. Nagle zajął stanowisko Trybunał Konstytucyjny. Zresztą też, znaczy no, w uzasadnieniu orzeczenia tam się przywołuje to orzeczenie z 1997 roku. Ale mówię, nawet przez całe lata nie mogłem prezydenta przekonać, żeby on zaczął mówić o tym, że tamto orzeczenie jest i że ono musi mieć znaczenie prawne. No i reakcją była konsternacja. W moim przekonaniu to, co się stało w październiku 1997 roku, to jest konsternacja tej przeciwnej kulturze życia, no części opinii publicznej, która była skonsternowana, że taka sentencja się pojawia, bo była do tego nieprzygotowana debata. No w demokracji musi się toczyć debata, a że tak powiem, no kierownictwo partii rządzącej chciało problem obejść. Obejść problem debaty. Tylko pan, panie marszałku, mam wrażenie, mówi jak uczciwy katolik, a mi się przypomina od razu opowieść Rity Cosby, która dziennikarki Fox News, która współpracowała z Trumpem przy jego pierwszej kampanii wyborczej, jak to doszło do spotkania Trumpa i szefa największego ruchu pro-life w Stanach Zjednoczonych, jak dobijali interesu. Ja powiem publicznie, że jestem za życiem, a ty powiesz swoim ludziom, żeby na mnie głosowali. I dobili tego interesu. No i Amy Barrett jest i są 3 nominacje w Sądzie Najwyższym. Także to jest też polityka, a nie bardzo kultura życia, jak pan mówi, kultura przeciw życiu i polityka. Polityka jest konieczna. No, to właśnie o to chodzi, że wszystkie zasady społeczne, tak jak mówię, nie ma dobrobytu, się nie załatwi jednorazową deklaracją, ani życzeniami, ani bezpieczeństwa narodowego, ani bezpieczeństwa społecznego. Tak samo na tych podstawowych zasad społecznych, no, które nas prowadzą albo w jedną, albo w drugą stronę, albo do trudnego życia, albo w przepaść. No też się nie sojuszników i tak dalej. Ja no ale Kościół wiedział ja z tego ustami punktu widzenia, no mówię, prezydenturę Trumpa, no oceniam bardzo korzystnie. Zagwarantował 3 nowe nominacje w Sądzie Najwyższym, czego się nie udało żadnemu poprzednikowi. No Amy Barrett jest bardzo wiarygodną osobą. Bardzo wiarygodną osobą, taką pod każdym względem, i osobiście, i tego. I bardzo dobrze, że wiem, w jakim kontekście działamy. No przecież
Dzisiaj, nie wiem, mamy... Odkryto, że istnieją fake newsy, nie? A przecież cała historia, Roe vs. Wade, no to od początku to było wszystko oparte na kłamstwie. Zrobiono ofiarę gwałtu z dziewczyny, którą do tego namówiła adwokatki, a dzisiaj działa po stronie życia. Jane Roe. No ale pan powiedział, bo ja wrócę do tej polityki, do kościoła, panie marszałku, bo no pan właśnie, powiedział, biskup Kowalczyk powiedział, żeby nie tego ruszać, gorącego kartofla nie ruszać, nie ruszać, bo to już nie idzie i tego. To jest właśnie to podejście. Czyli kościół też wiedział, żeby tego nie kościół, to nie kościół, tylko nuncjusz. No nuncjusz to kościół, najwyższy przedstawiciel Watykanu w Polsce. Listy w sprawie arcybiskupa Peca nie dochodziły do Rzymu, to też blokował kościół. A kto? Urząd jeden w Warszawie. No tak. Tylko, że to jest kościół. Urzędowy. Nie, kościół to byli ci wizytatorzy, którzy przyjechali z Rzymu do Poznania i doprowadzili do zmian. To był kościół. Mhm. To były organy rzeczywiście, to były organy kościoła, wykonujące prawo kościoła, intencje kościoła. A jeżeli w nuncjaturze ginęły listy, no to winny był urzędnik. To nie jest akt kościoła. Tak samo, jeżeli w demokracji... Ale zwierzchnik musiał o tym wiedzieć, panie marszałku? Tak samo jak demokracja to jest, jak to Lincoln pięknie mówił, rządy narodu przez naród i dla narodu. To jest demokracja, a nie oportunistyczny polityk, który mówi, ja wam to załatwię. No, można demokrację sprowadzić do oportunistycznych Polaków i można do polityków i można sprowadzić kościół do oportunistycznych urzędników kościoła, ale kościół jest czymś więcej, tak samo jak rządy narodu są czymś więcej od polityków czy urzędników, którzy je obsługują. Ale zauważy pan, co pan robi, panie marszałku, jak przyjeżdżają wizytujący urzędnicy z Watykanu, to jest kościół, a jak urzędnik kościelny, chowa, to jest tylko urzędnik. Kościół to jest na przykład prawo, że o każdym przypadku nadużyć seksualnych należy im w ogice. Ale Wałęsa tydzień temu mi powiedział, panie marszałku, jak Andrzej Hyra w sprawie teatru, że mamy tak ważną misję do wykonania, a jesteśmy tak potrzebni narodowi, że w pewnych sprawach lepiej głośno nie mówić. Ale to jest ta logika, no właśnie. Lech Wałęsa dziesięć dni temu powiedział mi, prosiłem kardynała Dziwisza, żeby nie dawał głudzia do Gdańska, bo wiedziałem, co to za typ. Prosiłem, ja mówię, raz pan prosił, panie prezydencie? Nie raz, dzwoniłem wielokrotnie. Wiedział, co się może dziać. Kardynał Dziwisz się nie ujął. Kościół to ludzie, panie marszałku. Kościół to urzędnicy, kościół to kardynał Dziwisz, kościół to polski kościół. Mówię. I coś dużo więcej. Benedykt XVI zawsze mówił biskupom, to jest jego kościół, a nie wasz. No tak. I to do tego... Polscy hierarchowie tego nie słuchają. Jedni słuchają, nie słuchają, w różnym stopniu słuchają i tak dalej, natomiast różnego rodzaju uogólnienia, to jak chętniejszy robi różnego rodzaju ogólnienia na kościół, to uderza i w te siostry Boromeuszki, i w inne siostry, i w rodziny katolickie, i w ludzi takich jak Tomek Terlikowski, i wszystkich, bo oni wszyscy są w kościele. No. Nie Wirzyntkirsze, nie w tym sensie, że my jesteśmy kościołem, mówię, bo kościół to jest dużo więcej niż my wszyscy katolicy razem wzięci. To jest ktoś więcej niż my wszyscy katolicy razem wzięci, ale oni też są w kościele, jak się mówi, że pewne rzeczy się dzieją. Tak samo jak mówię, nie obarczajmy demokracji oportunizmem polityków, tak samo też, ja tylko taki pewien umiar apeluję, bo się bardzo łatwo mówi to w kościele, tamto w kościele. Ale i tak to dalej. Terlikowski tak właśnie ale mówi, panie marszałku. I oczyszcza ten kościół, ten co mówi to, i ten co pisze. Nie, ma wielu wrogów w kościele. Nie sądzę, że tak. Jak człowiek coś robi, to ma zawsze dużo wrogów. Pan ma, panie marszałku, tak na koniec? Bo w kościele to nie chyba, prawda? Ja osobiście nie żywię do nikogo żadnej. Oczywiście. Nie, naprawdę. Nie żywi pan, tylko pan jest kulturalny, dyplomatyczny, panie marszałku. No, do różnych pana, swoich polityków, kolegów. Proszę przykłady. Nie polityków. Do hierarchów również, wydaje mi się, czy nie? Ale co, że wrogość? Nie, żywi urazę pan po prostu. Urazę też nie. Zamiatanie pod dywan różnych spraw, to... Nie, żale, czy ten... Jak coś... Nie, staram się, jak coś, na coś trzeba zareagować, to reaguję. Ale nie, ja... Kiedyś miałem takie przysłowie, że ten, że... Ale to nie jest... No jakie, panie marszałku? Powiem. Na ofie już powiem. Nie, na ofie nie. Teraz. Nie, że z prezydentem Kwaśniewskim prawie wszystko nas różni.
Oprócz tego, że lubimy ludzi. A on jest niewierzącym chrześcijaninem, mówi tak o sobie. Dzięki spotkaniom z Janem Pawłem II, tak powiedział. Aha, no to pięknie. No do, dobrze, żeby tego, dobrze był świadkiem i tego, bo naprawdę bez papieża nie byłoby niepodległości Polski. Chociaż ja w ogóle, jeszcze dalej idąc pogląd, który dzisiaj jest już zupełnie nierozumiany, że tak naprawdę bez kardynała Wyszyńskiego, bez tego, co się działo między 56 a 66 rokiem, bez wielkiej nowenny, tak naprawdę nie było wszystkiego, co się potem działo. Bo wtedy ludzie zrozumieli, że jesteśmy u siebie. I te wielkie zgromadzenia i tak dalej, to był prawdziwy głos wolności i tak dalej. Dzisiaj już nikt o tym nie chce pamiętać. A to jest po prostu fakt. Ja nie uważam, że niekatolicy... jak mówię niekatolicy, nie mam na myśli ludzi niewierzących, tylko w ogóle niekatolicy i chrześcijanie niekatolicy i ludzie, którzy nie są chrześcijanami w Polsce, czy niewierzący, że mają oddawać religijną cześć, nie wiem, roli papieża w historii i tak dalej, bo to byłoby nieuczciwe. Tu nie chodzi o żadną religijną cześć, tylko stwierdzenie faktów historycznych. Rzeczywiście, on tak jak... Nie wiem, jak wyglądały te relacje prezydenta Kwaśniewskiego z papieżem, ale... Proszę posłuchać, bo świetnie o tym opowiadał. Świetnie, no widziałem tytuł, który robi wrażenie, że tam, że kto go namawiał, to... A, kto go namawiał, tak, a kto dopisał. Z kim można było wypić. To o arcybiskupie Głudziu, tak, oczywiście. Tytuł robi wrażenie. Natomiast czyli traktować Jana Pawła II jako polityka po prostu. Natomiast to są, jako postać historii i naszego życia po prostu. Postać historii naszego życia, bo tak naprawdę dzisiaj mówię, widzimy w katolicyzmie w Polsce jakiś, nie wiem, wąski zakres konfliktów, które są w mediach, pretensji, skupiania tego na nieszczęściach, na które się rzuca snop światła i tak dalej. Ja się nie widzi, mówię, na tego dziesiątku, tego normalnego życia ludzi, którzy mają prawo do szacunku i tego ogromnego dobra, które się dzieje po prostu im naokoło. Cały czas i to. Cały czas, bo rzeczy najbardziej rutynowe, jak mówię, no to co? To, co opowiadałem o tym przyjacielu, się ludzi zgromadziło na pogrzebie i tak dalej. To mówię, to nawet ja bym zachęcał, mówię, no dzisiaj nie żyjemy w trzecim wieku, nikt wejścia do kościoła nie broni i tak dalej. Warto, nie wiem, choćby pewne rzeczy zobaczyć, posłuchać, albo nie wiem, trochę umysł otworzyć, żeby zobaczyć, no co się dzieje, bo się to ignoruje. Życie katolickie, mówię, no jest nieprawdopodobnie bogate i żeby je docenić, no nie trzeba być chyba katolikiem. Żeby je docenić w tym planie społecznym czysto. ZHN powstał w kościele, panie marszałku? W sensie budynku? W jakimś sensie tak. Tak. No nie do końca, nie do końca, bo ZHN powstał, pierwsze zebranie z komitetu organizacyjnego, to chyba było u dominikanów na Stalingradzkiej. Kiedyś Stalingradzkiej? Nie, to tak, teraz, ale niepodległości. Czy to nie był Poznański? Nie, tak naprawdę to ZHN powstał po prostu w mieszkaniu profesora Chrzanowskiego, który nas zapytał. Postanowiłem założyć partię. Chcecie działać? No jasne, jak to nie chcemy działać i tego. Natomiast komitet organizacyjny to w Rokitnie, to Miś Kamiński pani opowiadał. Tak, i tak. Miś Kamiński. To były czasy, przyjechaliśmy tam wszyscy. Nie, to jednak dobrze mówię, bo to z tą Aleją Stalingradzką. Bo początek zebrania był właśnie tam w tej salce u dominikanów, ale oni nie mieli z tym nic wspólnego, więc ani ci dominikanie, tych 24, którzy podpisało ten apel zwykłych księży, ani tych 24, którzy podpisali protest przeciwko swoim współbraciom, ani cała prowincja nie mieli z tym nic wspólnego. Użyczyli lokalu, tak jak to na najróżniejsze rzeczy w tamtych czasach się użyczało lokali. No i krótko mówiąc, do południa było pierwsze zebranie w Poznaniu, potem pojechaliśmy PKS-em do Przytocznej i potem 4 kilometry na piechotę, tam wszyscy z Antkiem Macierewiczem i tak dalej, który jeszcze wtedy był w ZHN-ie. Doszliśmy do Rokitna i tam były dwa dalsze dni. A to dlatego, że to akurat nasze środowisko zgodziło udzielić tego miejsca, no bo gdzieś mieliśmy spotkać. Jego nie było tam.
Nie było. Nie. Mhm. No ale nie. Bogdan Borusewicz mówi, że spotkał się z arcybiskupem Gocłowskim i miał do niego pretensje, że kościół... Arcybiskup Gocłowski chyba nie dałby nam żadnych salw Oliwia. A ciekawe, a on miał do niego pretensje, że kościół się godzi na to, żeby ZHN było taką parafialną, kościelną partią. Potem, jak zeznaje Bogdan Borusewicz, arcybiskup sprawa. Nie podawał mu ręki. To jest bardzo ciekawa sprawa, ale tak nie było. To w ogóle jest bardzo ciekawa rzecz, że kiedy były pierwsze wybory, oto bardzo wielu ludzi miało pretensje do biskupów, a moim zdaniem to akurat było bardzo, bardzo dobre i bardzo, bardzo właściwe, bo kiedy się odbywały wybory pierwsze w 1991 roku parlamentarne, to był taki komunikat episkopatu, gdzie biskupi, nie wskazując żadnej partii, powiedzieli, że widzą 6 list, które spełniają podstawowe wymogi postawy katolickiej, których program jest zgodny, i było wyliczenie tych 6 list bez preferencji dla żadnej. Także jeżeli ktoś by chciał, to może powiedzieć, że biskupi ponoszą winę za podział opinii publicznej, za to, że obok Porozumienia Ludowego był ZHN, IPC i tak dalej. Wtedy nie było czegoś takiego, nawet jakiejś pośredniej sugestii, że jest jakaś jedna lista czy jedna partia, którą warto popierać, tylko były kryteria i stwierdzenie, że no są tacy, którzy wychodzą poza te kryteria, czy no nie chcą deklarować spełnienia tych kryteriów i tak dalej, i są ci, którzy spełniają kryteria. Przy czym nie chodziło o żadne kryteria wysuwane przez episkopat, tylko oceny programu partii no, w świetle no, podstawowych zasad katolickich, no tak jak je no, choćby w 90 roku w czasie tej pielgrzymki papież głosił, czyli w 91. I to moim zdaniem było bardzo... bardzo, bardzo właściwe i potem się już nigdy nie powtórzyło. Bo to było jednocześnie, nie było relatywistyczne i to nie było tak, twierdzenie na przykład, że... Katolik ma głosować, niech katolik głosuje na katolika. Że, nie wiem, że Solidarna Polska i partia tam, nie wiem, Nowoczesna czy Razem jednakowo spełniają zasady katolickie, społeczne i tak dalej. To nie było tak, ale to też nie było tak, że to jest ta partia, która najlepiej to zrobi. Nie było, że tam była lista 6 partii, więc bardzo szeroki wybór. Zresztą chyba wszystkie, nie pamiętam, czy chyba wszystkie znalazły się w parlamencie, często z bardzo małym poparciem, ale to nie było takie, właśnie to nie było takie pragmatyczne rozwiązanie, że stawiamy na kogoś i albo odwrotnie, albo dlatego, że on ma szansę, to już lepiej wszystkie zastrzeżenia schować do kieszeni i tak dalej. I to było dokładnie tak jak w 1928 roku, kiedy episkopat w Polsce po przewrocie majowym zastosował no, podobne podejście. Powiedział, no, że są rzeczy, w których no, nie będzie się wypowiadał, natomiast no, są ci, którzy w sposób wyraźny pewne zasady prezentują, są ci, o których można powiedzieć, że z zastrzeżeniem je spełniają, i są tacy, którzy ich nie spełniają. I to było w moim przekonaniu bardzo takie, bardzo, bardzo dobre, i potem już niestety nie było powtarzane. Potem były różne warianty, no jakichś takich albo socjologicznych zaangażowań. Potem ojciec Rydzyk mówił, po prostu głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość, panie tak, marszałku. Albo nie głosujcie, bo to zbijanie głosów, albo nie głosujcie na kogoś, bo to dzielenie głosów i tak dalej. Albo czarownice, albo... Trzeba się pragmatycznie skupić, no nie przesadzajmy tam to już. No, ogromna siła, panie marszałku. To ogromna siła nie jednego człowieka, tylko kościoła, no. Prawda? Katolicka siła. Nie, no... Radio to jest radio, to mówię, to nie tego, to nie jest kościół, ale dobrze, że jest. I, słucha pan? Czasem. Panie marszałku. Natomiast media mają prawo się wypowiadać, mówię, bo jest taki czasami jakiś... Znaczy w moim przekonaniu byśmy mieli o wiele zdrowsze życie publiczne, gdyby nie było takiego przekonania, że społeczeństwo... Przecież no wiadomo, że tej prewicji i w ogóle z tym Trybunałem nikt tego nie popiera, gdyby biskupi nie kazali. To przecież nikt by tego nie poparł. I to jest dokładnie symetrycznie odpowiada temu podejściu po drugiej stronie, że gdzież, że to jest naród katolicki. Gdyby nie ta Gazeta Wyborcza, to przecież w ogóle by żadnych takich sporów nie było i tak dalej. I wszyscy myślą, że ludzie tylko dlatego...
zajmują jakieś stanowisko, bo są autorytety, które im każą. No, rzeczywistości, a pan myśli, że mamy sumienia rzeczywistości, po prostu? Nie, w rzeczywistości. No, sumienie to jest jeden z impulsów, które w człowieku działa i on w ogóle jest zdrowy albo niezdrowy, musi opanować nasze emocje, emocje są silniejsze, ale człowiek sam decyduje. Całe to kompozitum wszystkich tych elementów. Jaki sprytny, sam, panie marszałku, to wyjedzie za granicę, prawda? Cytując sam, klasyka. No właśnie. Ja o tym wyślę pani mój głos w tej sprawie. Tymi słowami powinna być zamknięta ta dyskusja i wycofana cała ta awantura Trybunału Konstytucyjnego, bo to pokazało, o co chodziło tak naprawdę. Ja uważam, że gdyby naprawdę czy jutro obudził prezydent i stwierdził, tak na przykład przyśniło mu się w nocy, że przecież tyle rzeczy działo się w Polsce obok mnie i powinienem coś zrobić, to powinien wieczorem wygłosić orędzie, że przestańmy mówić o tym orzeczeniu, owszem, ono konfirmuje, ale jest cały porządek konstytucyjny, są dążenia, ta sprawa towarzyszyła zawsze Polsce w drodze do niepodległości, nawet jeżeli nie wszyscy ją podzielali w środowiskach opozycyjnych, to zawsze była podnoszona. Powinien przypomnieć, jak społeczeństwo wystąpiło przeciwko ustawie Seldowskiej w 96 roku, a przede wszystkim ja go prywatnie namawiałem do tego, prywatnie i publicznie parokrotnie, żeby naprawdę występował, żeby przypominał o tym, że to jest element polskiego porządku konstytucyjnego i żeby mówił, że nie jest jego rolą, że skoro jest inicjatywa obywatelska, nie jest jego rolą dublować tą inicjatywę i przesyłać inną, ale przypomina wszystkim, żeby debata toczyła się w poszanowaniu tej zasady, która naprawdę jest jakimś perłą w dorobku legislacyjnym wolnej Polski. Mówię o tym orzeczeniu 1997 roku, no ale... Ale prezydent jest niezależny, nikogo nie słucha. Na wszystkich piętrach władz różnych mamy ludzi, którzy wolą święty spokój albo załatwianie spraw sprytne niż otwarte głoszenie zasad i osiąganie tego, co można do dobra społecznego osiągnąć. Dlatego pan jest na uboczu, panie marszałku. To zależy, jak patrzeć. Okay. To zależy jak patrzeć. Znaczy nie, różnych. No mamy ludzi, którzy wolą święty spokój albo załatwianie spraw sprytne niż otwarte głoszenie zasad i osiąganie tego, co można do dobra społecznego osiągnąć. Dlatego pan jest na uboczu, panie marszałku. To zależy, jak patrzeć. Okej. Okay. To zależy jak patrzeć. Znaczy nie, można przyjąć tak, że dlatego mogę spokojnie o tym mówić. Mam czas o tym pisać, mówić i tak dalej. Ale czy na uboczu? Myślę, że bardzo często to, co się dzieje w życiu publicznym, to są rzeczy, których po 5, 10, 15 latach nikt nie pamięta albo pamięta jak najgorzej. Natomiast rzeczy ważne, które jakoś tam dojrzewają i potem się stają trwałymi instytucjami, no one niekoniecznie zaczynają się od polityki, a potem jednak jakoś tam żyją. No tak, panu wszyscy pamiętają pana słynną wypowiedź na temat bicia dzieci, różne interpretacje tej wypowiedzi i różne, nawet nie wiadomo, co pan powiedział tak naprawdę, no bo właśnie, nie ma zapisu. Co pan powiedział wtedy, panie marszałku? Ale gdzie jest, ja powiedziałem to? Powiedziałem, żeby nie atakować starego premiera Mazowieckiego, który wychował trzech synów. I co? I Oświatyńskiemu, żeby pamiętał, co Elmis Milgram i Stanley Hoffman tam ustalali w swoich badaniach, ale szkoda gadać. No, a wszyscy pamiętają, że Marek Jurek kazał bić dzieci, bo wrażliwsze. I tacy są. Skąd to się wzięło, panie marszałku? I tacy są niestety dziennikarze. No. O Jezu, to dziennikarze, to naprawdę, są pana koledzy, naprawdę, a nie dziennikarze, panie marszałku. No i moi koledzy też. Pana koledzy politycy, a nie dziennikarze. I moi koledzy też. Nie ma zapisu z tej wypowiedzi, nie ma... No nikt nie protokołował, dobrze powiem, więc możemy teraz dowolnie pana pytam, co pan wtedy powiedział, panie marszałku? Nie, no przytoczyłem badania Stanleya Hoffmana, że... Wyklętego psychologa. Nie. No jak nie? No, nie, no podręcznikowego. Że ludzie wychowani permisywnie wcale nie są najbardziej humanitarni, często wręcz przeciwnie. No to jest badania słynne z czasów wojny w Wietnamie, że...
że ludzie wychowani konserwatywnie mają większą skłonność do odmawiania, wykonywania niehumanitarnych poleceń od ludzi wychowanych liberalnie, którzy kładą uszy po sobie. A co to jest wychowanie konserwatywne? Proszę? Co to jest konserwatywne? No, że Rózgą pewny... dostanie pod... Da pani spokój. Proszę państwa... Że w pewnych zasadach trzeba zrobić to, co do człowieka należy. No. I że będą do siebie mieli pretensje w klasie. Zachować się przyzwoicie, panie marszałku. Będą pretensje nauczyciele, a kolegów trzeba bronić, prawdy trzeba bronić. Nie dostaniesz pracy, no to trudno. W jakimś takim alternatywnym świecie żyje, no bo oni sobie robią wielką politykę, nie mówię tylko o Ordo Iuris, mówię o polityce. Wielkie pieniądze, to co mówi banaś o politykach i przepływach. Ale co to znaczy alternatywny świat? No, że pan mówi, że wspaniały. Przecież każdy człowiek ma swoje poglądy, a nie mówię o ma swoje zasady i każdy człowiek żyje w swoim świecie. I nagle jak coś się nie zgadza z pani wyobraźnią, to pani nazywa światem alternatywnym. Ja muszę powiedzieć, że sprawy Ordo Iuris kompletnie nie rozumiem. Znaczy inaczej. Jeżeli ja widzę rezolucje Parlamentu Europejskiego, w których atakuje się Ordo Iuris, że skrajnie prawicowa, czy tam jakaś i tak dalej, to uważam, że obowiązkiem każdego polityka jest po prostu bronić polskiej organizacji pozarządowej. No przed tego rodzaju, bronić polskiej organizacji pozarządowej przed tego rodzaju atakami, bo to jest organizacja działająca w Polsce, mająca prawa działać, służąca jakiejś części opinii publicznej. Ja słyszę no wszystkie te frazesy, prawda, nienawidzę twoich poglądów, ale jak powiedział Voltaire, jestem gotów umrzeć za to, żebyś mógł je głosić. Ja nie spotkałem jednego człowieka, liberała, który by naprawdę szczerze w to wierzył. A co więcej, ostatnio odkryłem, że podobno Voltaire tego nigdy nie powiedział. Że to wymyślone po jego śmierci. No i tak samo z Ordo Iuris. No, jest kompetentna organizacja pozarządowa, która pisze ustawy i co w tym złego, no. Jeszcze chwilę i zakaże rozwodów. Co w tym złego? Panie marszałku, i nie zakaże in vitro, panie marszałku, ale, i nie zaraz, będzie podoba, nie ale podoba. Ale jak to zakaże? Przez to, że ktoś napisze najmądrzejszą, czy najmniej mądrą, czy najcelniejszą, czy ten projekt ustawy, to ona zostanie uchwalona, dlatego że ktoś napisał. Zobaczymy, jakie będą mieli wpływy w Sejmie i kto wygra wybory. Już przygotowaliśmy projekt Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny i ustawę tak dla rodziny. Zamiast dla konwencji o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej. No i albo powinna pani zrewidować swój pogląd na temat ich sprawczości, albo, no nie wiem, może ja czegoś nie wiem, może już rzeczywiście konwencja stambulska jest wypowiedziana. Dlatego, że ja co miesiąc wzywam Komisję Sprawiedliwości i Zagraniczną do tego, żeby podjąć normalne, kontynuacyjne prace na temat tej ustawy, no i one się nie zbierają. Panie tak samo jak przez całe miesiące. Jarosław Kaczyński musi sobie dawać jakiś odstęp, kiedy ludzie przychodzą pod jego dom protestować. No nie tak często mogą. Jak to się wydarzy, to przychodzenie... tłumy wyjdą na ulicę po prostu. Tak, więc... się nie tylko pod domem Jarosława Kaczyńskiego protestuje, ale nie wiem, pod domem byłej prezydent Radomska, pani Milczanowskiej, która jest matką niepełnosprawnego dziecka. No i przychodzi jakaś zgraja młodych ludzi pod jej dom, wyć i tak dalej. No już to jest... I nikt tego jakoś nie potępia. Dobrze, no. Że pan daleko mieszka, panie marszałku. I co to ma wspólnego z prawami mniejszości, no? Przecież naprawdę, czy można w ten sposób wywierać, nie wiem, atakować pojedynczego człowieka za to, co mówi, myśli, czy nie wiem, czy za to, że ma niepełnosprawne dziecko no i tak dalej. Atakują. I co więcej, gdyby to byli chuligani, ale przecież naprawdę na czele stoi liderka miejscowego strajku klimatycznego, licealistka, czy naprawdę zachęcanie młodych ludzi do takich rzeczy, czy usprawiedliwianie, czy nie zwrócenie im uwagi, że nie powinni tego robić, to jest deprawacją młodzieży, no. To jest deprawacja tych młodych ludzi, to jest niszczenie debaty publicznej, bo przecież naprawdę debata polega na demonstrowaniu na rynku pod pomnikiem, a nie u poseł Milczanowskiej pod domem jej niepełnosprawnego dziecka. Ja rozumiem, że prawa człowieka uświęcają wszystkie środki. Teraz pan ironizuje, widzę po mnie, cały czas, panie marszałku. Proszę państwa, bardzo dziękuję jeszcze raz. Do widzenia. Nie mogę wyjść od pana marszałka zupełnie. Zasiedzieliśmy się, zagadaliśmy. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawie i miło też to słuchać. Dziękuję jeszcze raz. Rzeczpospolita Kościelna, Magdalena Rigamont. Dziękuję, panie marszałku. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Rzeczpospolita Kościelna.
Rzeczpospolita Kościelna. Zaprasza Magdalena Rigamonti. Kolejna premiera za tydzień we wtorek.